Hej, z tej strony Eleven, to są ponownie Kroniki Elevena. Jestem strasznie w dupie, ponieważ pół godziny temu miał być odcinek, a ja go dopiero nagrywam. Jestem absolutnie w dupie. Dobra, więc byliśmy w miejscach, było... Teraz nie wiem, gdzie mam iść totalnie. Zgubiłeś się, nie wiesz, gdzie się udać. Chcę zobaczyć bestiariusz, bo tego nie widziałem. Bo przeciwnicy, 46% już odkryłem. Tu wszystko opisane do nich, Jesus. Okej, można zmieniać tutaj. A, te wilczki są zarąbiste, zwyczajny szczur. A to są ich zdolności, ciemność, odporność na żywioły, okej. Nie na wszystkie mamy sprawdzone te odporności, to dobrze wiedzieć. Co najczęściej spotykamy, co nas bije? Kaktusy ostatnio, bo gdzieś to tam jest taki słodki, strasznie. Odporności na żywioły nie znam żadnych. Zero odporności na ogień i pioruny. Jest taki twardy, jest taki męski. Oh my god. Duch wojownika, co? A z nimi też chyba walczyłem, ale to nie widziałem różnicy, czy to są duchy wojowników, a ten... Sarek brutalnie zamordował ją kilka miesięcy temu. RKS ma taką samą spację. Eleven i Sarek zabili go, musieli teraz dawać za niego prezenty. Oh my god! To jest... Nie zapomniałem, że to jest przecież nawiązanie do Trolli w Tardis. Nie skojarzyłem w ogóle wtedy. Obiekt westchnień i mokrych snów Sergiusza, tylko w wersji kwadratowej. Wow. Kinky shit. Partnerzy wrogów. Galaretka, Cupcake, Robopirat. Najsłabszy z robopiratów. Świetnie, dobrze wiedzieć. W tej grze nie potrafi wspinać się po ścianach. Porusza się tylko, gdy nikt na niego nie patrzy. Nienawidzę ścierwa. Kto to pisał? Całe życie występował w grach ze zjebanym projektem poziomów. Tak. Przez ciebie już nigdy nie spełni swojego marzenia o byciu tostem. Czempion Ktarynów pokonany przez Raymana. Bossowie. Tych odkryłem najmniej. Tęcza. Skurwysyn. Jego dotyk potrafi zmieniać ludzi w bezmyślne zombie. Władca Pocket Dimension. No tyle mamy w bestiariuszu, okej. A teraz się dowiedzmy, dokąd iść. Zdobyłeś teleport, pamiętasz? Te czarne płytki rozsiane po świecie gry służą do przemieszczania się przy pomocy teleportacji właśnie. Jest ich wiele, ale dla nas najważniejsze miejsce znajduje się w kaktusowym raju. Kaktusowy raj. Czyli idziemy do dźwięków. I teraz się tutaj rozejrzyjmy. Bo tu chyba gdzieś można było iść na lewo? Czy mi się wydaje? Nie, nigdy tu nie można było iść na lewo. Tu jest jakaś ścieżka. Nie, też nie. Ej, ja wiem, trochę głupie pytanie, ale gdzie jest kaktusowy raj? Raj przez J. Gdzieś tutaj rzekomo jest jakieś przejście, które można przeskoczyć. What? Faktycznie jest! Zapiszmy lepiej, bo kto wie, co nas tutaj spotka. Co dostałem? Czekaj, co? Duża ognista bomba. Wow, nieźle. To może być przydatne. Temi! Mam ich 7 na 10 już. Jednego możliwe, że ominąłem, ale nie jestem pewien. Bo coś tak słyszałem, albo mi się fakty pomyliły. Nie wiem, czy w końcu mi dobrze powiedzieli, czy nie, bo teraz się gubią. What? Dobra, jestem w jakimś miejscu, wygląda fajnie. Cześć. Ale tu jest creepy. Co ty na to, żeby rozluźnić atmosferę walką? O, świetnie. Rayman? Naprawdę? Wyciszenie na tego pana. Hazard na tego pana.
tarcza fizyczna na wszystkich, zatrucie... Pizd. Na zatrucie jest odporny, to trochę szkoda. Ale powinniśmy sobie z nimi spokojnie dać radę. Kradzież. Hazard. Szybka piłka. Osłabienie. Nie udało się ukraść przedmiotu. No to już nam się nie uda na pewno, bo go dobiliśmy. So. Kradzież. Spróbujmy go orypać z czegoś. Kieszenie wroga są puste. O nie, on ma 1000 HP. Wyciszenie. Trujące szpony, żeby go zatruć. Zatruj się też. Hazard na niego. Nawalamy po prostu. On się HP mu to zadało, no. Całe szczęście już padł. Ocena 5, nie spodziewałem się. Dzięki, wcale nie rozluźniłeś atmosfery. Sorry, za mną chciałeś walczyć, to typie. Co uważaj. To miejsce zasłonie z tego, że często uderzają tu meteoryty i inne kosmiczne śmieci. Dlatego tak dziurawo. No i nie znajdziesz tu żadnych przeciwników. No może poza innymi graczami. To interesujące. Tu jest jakieś przejście? Nie, wydawało się, że jest jakiś secret passage. Nie, tutaj też nie ma. What? Pomóż mi, Plox, ale nie mam jak się tutaj przedostać. Błagam, potrzebuję twojej pomocy, nazywam się Laura. Jestem naukowcem, pracuję w kosmicznym instytucie. Widzisz, w tych skałach można... w tych skałach znaleźć można kawałki meteorytów, które spadły kiedyś na ziemię. Gdy chciałem dostać się do jednego z nich, z takich kamieni za moimi plecami leżył meteoryt i zniszczył mi drogę powrotną. O rany, jak ja niby mam ci teraz pomóc? Strój do kąpieli w lawie zostawiłem w innych spodniach. Na jaki savage. Na wschód stąd znajdziesz moje obozowisko. Tam zostawiłem swoje antygrawitacyjne buty. Proszę, przynieś mi je. Zrobię co w mojej mocy. Tylko pospiesz się, robi mi się gorąco od tej lawy, spoko. That music though, I like it. Okej. To tutaj? Elo! Hej, pierwszy to znalazłem! To nie należy do ciebie. Pff, do ciebie też nie! Ale właścicielka tych butów prosiła, żebym je przyniósł. Tak, a moja babcia szmugluje dinozaury tramwajami, co? Kiedy dwóch złodziei chce zabrać ten sam przedmiot, muszą o niego zawalczyć. Ja nie jestem złodziej! Jak to nie? Elek. Elek. Okej, okay, co oni robią? Co to jest? Bob z Brain, oni wybuchają i zatruwają, o nie! Trzeba ich dobić jak najszybciej. Szlak. O, oh, fuck. Co przywraca więcej? Kończyna. O, fuck. Świetnie. Ale dostaliśmy po bułach. Inaczej, wyciszmy tego typa. Nie, przedmioty. Zioła. Indiana musi do nas wrócić. Indiany potrzebujemy, bo on bije 1000. Wyciszenie tego typa. Kończyna dla Indiany. I nie kończyna. Zioła teraz. Nie ma tak. Wstają wszyscy. Okej.
Cyberskille. Na siebie. Hazard na tego... Nie, hazard to ty daj na tego typa, żeby mu zadać najwięcej obrażeń. Tarcza fizyczna na wszystkich. Osłabienie tego gnoja. Fuck you, cunt! Dobra, ty pando, teraz się tak nie bawimy. Dojeżdżamy ci pierwszego lepszego. I tyle. Z imprezki. Wyciszenie tego typa. Tego dojedziemy. Szał szaleńca na obydwóch. Atak tutaj. Co? Już myślałem. Kradzież. Spróbujmy go okraść, dobijmy. Wszystko. Widzisz? Wystarczyło, żebym odleczony. Grrr, gdyby nie kodeks złodzieja, to wziąłbym te durne buty i uciekł. Ale szósta zasada kodeksu złodzieja głosi: złodziej złodziejowi wywalczonego łupu nie zabierze. Także no, ja się zbieram. Znalazłeś buty Laury. I co lokie? Wywalaj, typie. Elo, mam twoje buty! Świetnie, rzuć mi je i się odsuń. Nie, nie chcesz, żebym wylądowała ci na twarzy. Patrz i podziwiaj. Uff, wszystko fajnie, tylko trochę bolą nogi. Dziękuję ci bardzo za pomoc, Eleven, jestem Eleven. Jeszcze raz bardzo dziękuję, 11. Mam pomysł, jak mogę ci odwdzięczyć, chodź ze mną. Ale popierdala. Tu na górze jestem, okej. Chwyć mnie za rękę, okej? Trzymaj się mocno. Nice. O kurde, ja pierdol. O chuj. Super, co? Chyba zgubiłem gdzieś po drodze śledzione. Okej, jak już się pozbierasz, idź na północ. W ten sposób dotrzesz do instytutu. Będę na ciebie czekała przed drzwiami. Och, a w ramach przeprosin za to, że cię nie uprzedziłam. Zbyłeś odunek leczący ilość posiadanych odunków? 5. Jeszcze żadnego nie zużyłem. Nic nie działa tak koniec na moją stanowczą duszę, jak świeża, którego mogę z łatwością pokonać. Czas rozruszać moje starcze kości. Ci roz... Alex! I can't hit you. I can't hit you, man. Nie wiem, jakie on ma zdolności. No, skoro ty dużo nie zrobisz, to może zacznij leczyć ludzi. Okej. Z tej walki się pozbieramy. Kradzież. Atak, atak, atak. Po prostu. Kieszenie wroga są puste. Dobrze wiedzieć. Atak. Jabłko temu typowi. Chociaż Indiana dużo bije nawet ze zwykłego ataku. Niech będzie tak. Knockout. Miałeś być świeżakiem. Świeżaki, gówniaki. Do Biedrony i po świeżaki zapierdzielać, a nie, co ty sobie myślisz, typie? Znalazłeś what? I found what? Zwiększa atak o 35%. Nie mogę jej założyć, prawda? Nie mogę. Nie moja klasa. Będę chciał tą grę na livestreamie przejść jeszcze raz kiedyś, jak już ją skończę. Inną klasą i podjąć inne decyzje. Idziemy po skrzyneczkę, co nie tak prędko. Walka start. Hater. Kiedyś ktoś mi zrobił fangames z FNAF-a. Five Nights at Haters Prison, coś takiego. I no, gra z mechanikami FNAF-a, tylko narysowana w paincie i... This is fucking brilliant. Nie spodziewałbym się tego, nigdy. Hazard, na tego typa, nie. Mobs Braina bijemy, ja nie wiem, co on robi. Ja nadojeć go. Plus hejt, co? Okej, inaczej. Krótkofalówka, pogadajmy z Jasu i dowiedzmy się, co można tutaj zrobić.
kończyna. Przedmioty, kończyna. Przedmioty, kończyna. Nie. Jabłko. Indiana nie może nam paść. Fuck. Fuck. Zioła. I zioła jeszcze raz. Żyjcie. Krótkofalówka jeszcze raz. Przedmioty, jabłko, odlecz się. Przedmioty, jabłko, też się odlecz. Przedmioty, jabłko, też się odlecz. Fucking cocksucker! Nie zapisałem gry znowu. Ja pierdolę. No co za gnoje. Aaaa! Aaaa! Przybyłem, wróciłem i chyba rozpierdoliłem. Dziękuję. Chyba możesz po nią iść czy coś, nie żebym mogła cię jakoś powstrzymać czy coś. Po prostu wyglądałeś jak darmowy exp. Dla mnie ty jesteś darmowym expem. Znalazłeś prezent, dziękuję. A jak te prezenty działają? Nikt nie wie co jest w środku, można dostać maksymalnie 4 losowe stany. Aha, czyli to można podczas walk używać, fajnie. Oh jeez. Zanim cokolwiek zrobimy, odleczmy się. Zapisz. I co tu jest? Przejmuję ten kawałek ziemi Bestington. Aha. No chłopie, nieźle. Tu pewnie znalazłeś meteoryt magii, co? Chwila, aż mnie chrypka wzięła. Meteoryt ataku, co? Mogę tego używać podczas... Na stałe zwiększa atak o 1. Magi... Oh my god! Zajebiście. To trzeba te skały rozwalać, wszystkie. Okej, okay, 111 dolarów, masę tych meteorytów zdobyłem spoko całkiem. A cóż to za miejsce? Instytut Kosmiczny Niebo to dopiero początek. Czy... zaraz. Udało ci się, nie że wątpiłam czy coś, po prostu się cieszę. Zanim przejdziemy dalej, namiot najbardziej na prawo jest pusty, weź do niego i poczuj się jak u siebie. Okej, okay, czyli to jest nasze miasteczko nowe. Ten namiot jest niczyj, skoro czytasz ten znak, to gratulacje, teraz jest twój. I teraz mogę się tutaj teleportować. Masz nowy domek, okej, okay, świetnie. Jako, że jestem w dupie, tak jak mówiłem, i ze wszystkim absolutnie i się nie wyrabiam, to tutaj kończę ten odcinek i zobaczymy się jutro w następnym. Bo generalnie stwierdziłem, że codziennie kroniki to będzie trochę za dużo, więc wyciągnąłem 2 dni z tego. Czyli w czasie tygodnia, że tak powiem, roboczego, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, będzie co 2 dni. Czyli jest poniedziałek, środa, piątek i w całe weekendy. Więc możecie się teraz codziennie przez cały weekend spodziewać, a potem wiecie. Mam nadzieję, że rozumiecie mój tok myślenia. Tyle. Ja się żegnam. Na razie. Cześć. Pa.